Hej, hej. Cześć, witajcie kochani. Chciałem wam dzisiaj powiedzieć o takim hobby, które mam już chyba od wielu, wielu lat. Prawdopodobnie od drugiej klasy szkoły podstawowej. Jak wtedy chyba pierwszy raz zrobiłem coś takiego, że poskładałem kilka karteczek i zrobiłem z tego taką małą książeczkę, technika ołówkowa, czarno-biała i wymiarem mniej więcej 5 na 7 cm, czyli to była taka już bardzo mała książeczka. Inspirowana, że tak powiem, takim komiksem Przygody koziołka Rududu i misia Rikiki. To wtedy jak komiksy z Kaczorem Donaldem i myszką Miki, to tylko rodzina z zachodu, ze Stanów mogła przysłać. A te Rududu i Rikiki to były dostępne w kioskach, czy tam w księgarniach. Także takowe książeczki w nawrotach sobie robię od wielu, wielu lat. I dzisiejsza wygląda mniej więcej tak. Tutaj sobie wejdziemy do obrazków. Zrobimy. Może jeszcze raz puścimy tą muzyczkę. Pierwsza zasada bambukologii to przerobić papier na coś ładnego do poczytania, albo do obejrzenia, albo do jednego i drugiego. A. Druga zasada, zacznij od łatwizny i tak trzymaj. A trzecia zasada to powtarzaj, aż zacznie to mieć sens. Nie dla każdego będzie miało to sens, ale to jest taka forma w jakimś sensie medytacji, tak jak te dłubanie w korze, czy spacerowanie nad jeziorem, czy nad morzem, czy w parku. Po prostu odpręża się człowiek. I coś robi. Nic. Koszty takiej zabawy są wiadomo minimalne. Także coś na zmianę klimatu z jakichś takich skrawków, które by się wyrzuciło, to można użyć do takiej właśnie zabawy. Bambuk można włożyć do tylnej kieszeni spodni, stąd nazwa bambuku. A jak próbowałem wietrzyć te karteczki, bo to jest papier czerpany jakiś afrykański i dosyć higroskopijny i po prostu przez zimę troszeczkę zatęchł i taki spray, a ten cię nie pokazuje już mi więcej. Taki spray, air freshener and linen spray
Lemongrass and Cedarwood, czyli nie wiem, jak się nazywa lemongrass po naszemu. Jakoś tak dziwnie. Jakaś szponiatka czy górgnatka, coś takiego. I no i olejek cedrowy. I to bardzo plus to wywietrzenie, to zlikwidowało ten zapach. Dzieci zobaczyły, że takie karteczki leżą, zaczęły coś tutaj rysować. To się podkolorowało. I będzie zabawa na jakiś czas. No i pamiątka może dla nich też. No i to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się zdrowo i wesoło. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Pa, pa.